Gospodarzkiem w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcineczku, jak sami już na ekranach możecie zauważyć, będziemy się zajmowali prasowaniem, a dokładnie prasowaniem. Tutaj na ekranie widzicie Ursusa 1224 oraz prasę marki Klas Roland 250 i już bez zbędnego gadania sobie będziemy jechali na pole, tak, bo trzeba sobie zbelować naszą słomę, jakby inaczej. Już powiem wam, że wcześniej coś zbelowałem sobie to pole tam zaraz koło farmy i to tutaj to, co kombajnowałem na odcinku, ogólnie mówiąc, wyszło mi 18 plus 8, 26 belek mi wyszło. No więc w sumie tak o można powiedzieć, słomo w tym roku widzę, że nie jest zbytnio dobra, no ale no co zrobisz, nic nie zrobisz. Idealnie powiem wam, idealnie, Francja elegancja jest pozbierane. Francja elegancja, praktycznie bez żadnych omijaków i to mi się najbardziej podoba. Pierwszy raz może powiem szczerze, że tak dopiero tak to zrobiłem, no. Bo wcześniej zawsze były jakieś omijaki, a teraz się postarałem, przyłożyłem się, bo to poza odcinkiem, poza odcinkiem prasowałem, to się przyłożyłem. I na odcinku właśnie teraz też się będę chciał przyłożyć. I zobaczymy, jak to wypali. Mam nadzieję, że jakoś dobrze będzie. I możecie się mnie spytać, a dlaczego belujesz tym? Dlaczego belujesz? Czekajcie, czytaj ten film. Nie to. O, dobra. Możecie się mnie spytać, a dlaczego belujesz Ursusem? Dlaczego nie John Deere? A dlatego, ponieważ chcę, żeby Ursus również był używany do jakichś różnych prac. A ja tylko praktycznie cały czas John Deere. A John Deere w przyszłym odcinku, myślę, tak, w przyszłym odcinku, bo raczej nie zrobię wszystkiego na jednym odcinku. A John Deere w przyszłym odcinku będzie zwoził belki, no zbierał belki z tego pola. Więc dlatego tak, no ludzie. No więc musicie mi wybaczyć. Nie będę cały czas używał jednego traktora, jak mam 4 na farmie. Mam jeszcze usłyszę tego, to jest chyba 914, ale się nie mylę. Bo tam w sumie nie wiem zresztą, ale 914 powiedzmy. Oraz mam jeszcze 30, nie wiem. 30 to jest do takich, do dużo, dużo innych, lepszych prac. Na przykład do zgrabiania, czy coś w tym stylu, nie? To zresztą będziecie sami mogli tam kiedyś zauważyć w przyszłych moich odcinkach. Czekajcie, ja sobie kogucika wyłączę, bo niepotrzebny mi jest na polu kogut. Myślę to jakoś ładnie, dobrze sprasować, bez większych omijaków. Powiem wam, by ten odcinek widzicie kiedy? W sobotę. Powiem wam, że dopiero z roboty wróciłem. A jest godzina... godzina jest, zaraz wam powiem, która... Kurwa mać. Godzina jest... 15. O 14 coś takiego wróciłem z roboty. Kurwa, przejebane. Od rana, od siódmej rano byłem. To na siódmą miałem. Ja powiem wam, że przejebane. Nie polecam. Lepiej się uczcie ludzie, naprawdę. Bo to tutaj, gdzie ja robię, to jest praktycznie wszędzie taka robota ciężka. To nie polecam. Mimo, no ile mam? 17 lat, no ale mniejsza o tym. Ale przejebane. Naprawdę. Przejebane. Bo tutaj jest egzaki, a to się później może poprawi te łomijaki. Naprawdę jest przejebane, ciężko, strasznie. Nie polecam tego. No już trzecia bela. Czwarta. No troszeczkę już kółko drugie robię. Dopiero czwarta bela. Ja nawet dość w sumie. Tak jak tutaj. No gościu ma pole. No ale to już było. Znaczy się kombajnował, kiedy to mucił, w środę mucił, tak w tą środę, czyli dokładnie to było 3 sierpnia, mucił, to było chyba pszenica, wybijaliśmy jedno z dwóch i na słomę, no nie? Pole 2 hektary, hektar, 1,5 hektara, jedno z dwóch. Kurwa, wpadł z prasą, bo właśnie ten gościu z tej farmy, co ja tutaj jestem, mieszkam, no nie? Zgadnijcie, ile belek zrobił. Sama była taka jebitna, że zrobił 115 belek, czy coś koło tego. No.
Belka za belką była prawda. Nie tak jak u mnie tutaj. Ale no co zrobić? Nic nie zrobisz przecież. Taki urok. Tak to już bywa przecież na tej polskiej farmie naszym. No jakbym miał to wszystko bizonem kombajnować, to rano bosku, ja się mogę złapać za głowę. Przejebane by było. Tyle. O, troszeczkę hektarów jest. Z 20 będę miał hektarów, myślę. I mucić to bizonem, to ja pierdolę. No, znaczy w realu to jest co innego, ale w farmingu to chyste złoty. No tak, tu wpadłem klasem tym monitorem, raz, dwa, trzy. Kombajnowane i jest, wiecie, jest ładnie, pięknie. Łokieć pięta i nie ma klienta. No, powiem wam, że radzi sobie ten Ursus z tą prasą. Ale ma ciężko, chociaż na prostej ma ciężko, bo to słychać. Właśnie jak ma ciężko na prostej. No ale, ale radzi sobie. Więc WD klasa, znaczy John, nie John Deere, tylko Ursusa 1224. Będę go stosował do właśnie do prasy na pewno. No i tam do kultywatora czy coś takiego. Kilka brat będzie przecież. Dobra, to bierzemy tego łomijaka. Bo jak, dlaczego nie, jak mogę. No, bel nawet będzie troszeczkę. Mnie się to jak najbardziej podoba, bo będą miały co moje króweczki jeść, pieprzać. I fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Powiem wam ludzie. Okej, sobie zawrócimy. Już po przyczniaków żadnych nie ma. Więc okej, będzie git. No ale jak wyłączę prasę, to słychać, że inaczej już chodzi, nie ma tak ciężko. Głośno strasznie mi chodzi. No ale prasa włączona, no to się mi w sumie nie ma co się dziwić. Ale radzi, radzi sobie. Jak najbardziej. Ok, sobie weźmiemy tak przy środę, będziemy jeździli tak mniej więcej na oko. Ok, dobra. No. Moment, to idzie szybko nawet, dość. No, myślę, że mam miniatur, zdjęcie na miniaturkę zrobione. Ale w sumie nie wiem, zaraz może gdzieś strzelimy. W razie W, jakbym nie miał zdjęcia na miniaturkę. No, siateczkę mam, to też szybko mi to owija tą siatkę. Czekajcie, bo tu mi belka leci. Hop, hop. Okej, okay, dobra. Już belka nie leci. Więc jest git. No podoba. To jest, ta prasa jest przerobiona z 13, bo nawet nie ma animacji wciągania, a prawie chyba każda balarka ma animację wciągania, która jest normalnie od podstaw zrobiona w farmingu 15. A ta jest przerobiona, bo była taka w 13 właśnie. Pamiętam, jak to nagrywałem na jeszcze innym kanale, jak nagrywałem na innym kanale. No to właśnie ją miałem, pamiętam. No, dobrze, nawet się dość tak spisywała, powiem wam.
No tu jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 belka teraz będzie. No więc 15 będzie belek na tym polu. No i później jak będę w przyszłym sezonie tak jakby robił, jak później od nowa wszystko zasieję w ogóle itp. itd. Będę chciał właśnie więcej, jeszcze więcej, dużo, dużo więcej płód na słomę będę chciał zrobić. No i później to sprasuję, no i zbiorę, nie? Bo chciałbym, żeby też moje krówki, czy tam owce w przyszłości miały co wpieprzać, jeść, nie? Oby, myślę, oby to wypaliło. Nie było git. To już jest 13 belka. O ile się nie pomyliłem z liczeniem, bo chociaż wiem, że przed chwilą liczyłem, ale wiecie, ja się mogłem pomylić. Się w sumie bym się nie zdziwił, jakbym się pomylił. A fajne jest, takie ściernisko jest. Bo ściernisko jest takie jakby oryginalne, nie? Ale fajne. Fajnie. Ogólnie mówiąc, mapka mi się bardzo podoba. Pozdrawiam tego autora mapy, który zrobił. Pozdrawiam autora mapy, który ją zrobił. Tak to miało zabrzmieć. Naprawdę, gościu umiesz, potrafisz robić marki. Czekam na taką, żebyś taką wydał w 17. Tą samą, tylko do 17. Na pewno na niej zagra. Ale ja wiem, że zapewne tak nie oglądasz. No, ale jakbyś oglądał, to... No okej. Okay. No, tu jeszcze jakby dwie belki wyszło. W co wątpię, to było git. Ale raczej nie będzie tu pół belek. Zaraz się przekonamy, ile będzie beleczek. Powiem wam, że dopiero 10 minut odcinka jest. Więc troszeczkę mało. No ale to nic. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No nie chciałbym jeszcze w dzisiejszym odcinku robić dwojrzenia bel, więc może wezmę, pojedziemy to skosić łąkę. No. Idealnie, Francja elegancja. Francja elegancja idealnie, nie wiem ile tam belek wyszło, zaraz policzymy co to za problem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 belek? 15-16 belek, coś takiego. A my sobie już lecimy z powrotem na farmę. Obucik załączony. I lecimy na pełnej. Na pętetce sobie prujemy. O, tu będę musiał czepić przy ten kosiar, dżundirka od tego. Dżundirka od czego? Od wiecie dokładnie od czego. Dżundirka od przyczepy do bel. No tura zostawię mu, niech się chłopak cieszy, że ma tura założonego. No i podepniemy kosiareczkę i pojedziemy skosić. W przyszłym odcinku zwieziemy i pojedziemy przywracać. Czy coś takiego. Myślę, że tak wypali całkiem git. Tutaj zaraz będziemy skręcali. Ale nawet ty, nie ma kierunkowskazów, tak? Kierunkowskazów nie ma ta prasa nawet. Myślę, że jadę tutaj pod wiatę. W razie W, jak wypadał deszcz, to żeby wiecie. Nie zabrudziło ani nic, podbiera go puścimy. Ok, przebiegniemy się szybko. Ale moment. Add the moment. No, 15 minut, więc zdążę skosić tam jaką, myślę, tak, skosić, tak, zrobić tak, albo nie ludzie, to by było na tyle dzisiejszego odcineczka, o Jezu, po prostu, nie muszą być zawsze długie odcinki, jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie o zostawieniu kropeczki w górę, oraz subskrypcji, miało być jeszcze koszenie, ale nie, 15 minut, to nie będę robił koszenia. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka, jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę,
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, Ola, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie robicie. Wpadnijcie na fanpage, link macie w opisie oraz komentujcie film. Będę wam bardzo wdzięczny. Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Bez do następnego. No i siemaneczko.